Dzień dobry wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie przy moim wermikompostowniku po ulewnych deszczach. I to jak gdyby jest taki podstawowy temat dzisiaj, czyli co wydarzyło się w wermikompostowniku po ulewnych deszczach. Ale zanim do tego przejdę, to oczywiście zachęcam Was do subskrybowania kanału Żownice Kalifornijskie i Wermikompostowniki. Taka jego nazwa. Gdzie przy pomocy różnych scenek z udziałem żdżownic omawiam sprawy ważne i mniej ważne związane z ich hodowlą. Łapki w górę i komentarze mile widziane. Co tu się wydarzyło? Na pierwszy rzut oka tak zabezpieczony wermikompostownik, czyli od góry karton, zabezpiecza go przed tym, że nie zostanie ta struktura totalnie wypłukana i żdżownice są bezpieczne, gdyż siedzą sobie w wilgotnej masie, a nie mokrej. Ale co zauważyłem? Bardzo uaktywniły się mrówki. I to będzie dzisiejszy temat. Zobaczcie, ta struktura pod takim pojemnikiem jest wilgotna, ale nie przelana, więc ja dzisiaj będę trochę zbierał drżownic, może mi się z tego coś uda zrobić. Natomiast gdziekolwiek bym nie zajrzał, są mrówki, penetrują cały ten wermikompostownik. W każdym pojemniczku nie zlokalizowałem jeszcze gniazda, więc być może to są tylko przejściowe osobniki i nawet nie za dużo jest bezskorupkowych ślimaków. I temat. Gdzieś spotkałem na internecie taki gadżet, ponabijana cytryna, no widzicie, ale nie tylko cytryna, generalnie owoce cytrusowe. Tutaj już mam troszeczkę zepsutą mandarynkę, więc też ją wykorzystam, a że mam kilka wermikompostowników, na razie położę po jednym na każdym i zobaczymy, czy to przyniesie jakiś efekt. Podobno zdecydowanie odstrasza to mrówki. Co jeszcze? Kawa. Pusy z kawy. Ja troszkę zmieszałem z taką zmieloną kawą, ponieważ jest niedobra, niesmaczna. I co? Wysypię tą powierzchnię. Wiecie, na mrówki w wermikompostowniku szukamy takich elementów, które po pierwsze będą przyjazne dla robaczków, żdżownic, a których nie lubią mrówki. Czyli absolutnie nie lubią soku z cytryny, wręcz podobno się mogą tym zatruć. Nie lubią kawy i nie lubią mąki kukurydzianej. Ja do tej mąki kukurydzianej dołożyłem trochę przy okazji zmielonych skorupek z jajek i zrobię to samo. Rozsypię powierzchniowo. No to wracamy. No, żeby zachować tą samą. O, tutaj mamy jeszcze drżowniczki. Będę dzisiaj je zbierał. Czy to jest dobry sposób? Może ktoś z Was już próbował takich gadżetów, dajcie znać, a ja zobaczę, jakie będą efekty w moim wermikompostowniku. Pozdrawiam Was, do usłyszenia i do zobaczenia. Oglądajcie, subskrybujcie.